W tym odcinku pokażemy jak podłączyć sterownik silniczka L298 do podstawy i jak podłączyć silniczki do sterownika. Najpierw nałożymy obudowę lampki. Sprawdzamy czy pasuje i czy sterownik się mieści. Będzie ciasno, więc nakładając obudowę, zobaczcie czy sterownik jest po środku. Gdy wszystko jest już jak trzeba, bierzemy ołówek, długopis, cokolwiek, żeby zaznaczyć, gdzie są krawędzie. Ja robię to ołówkiem automatycznym, łatwo dotrzeć do środka. Mamy już zarys sterownika. Dzięki temu uda nam się przykleić sterownik idealnie po środku. Nakładamy sporą porcję gorącego kleju, kładziemy na nim sterownik i dopasowujemy do obrysu. To bardzo ważne, żeby był precyzyjnie umieszczony. Jeśli przesunie się w którąś ze stron, obudowa nie będzie dobrze przylegała. Będzie to źle wyglądać i może przeszkadzać. Trochę potrwa, zanim gorący klej wystygnie. Kleju jest dużo, więc stygnięcie zajmie trochę czasu. Czuć, jak przenika ciepło. Lewą ręką czuję, że radiator na sterowniku rozgrzewa się od gorącego kleju. Gdy już sterownik L298 jest na miejscu, sprawdzamy jeszcze raz, czy obudowa pasuje. Nałóżmy ją na przewody i sterownik. Pamiętajcie, że wewnątrz musi się zmieścić kilka połączeń. Może trzeba będzie trochę pokręcić, żeby pasowało. Tak ma to wyglądać. Wszystko jest w porządku. Teraz przytniemy przewody od silniczków. Te dwa podłączymy do jednej strony sterownika, a dwa pozostałe do drugiej. Ściągniemy centymetr izolacji, może mniej, z końca przewodu. Gdy już zdejmiemy izolację z obu przewodów, możemy zacząć podłączanie. Nie trzeba ściągać bardzo dużo izolacji. Wystarczy pół centymetra, może trochę więcej, bo jeśli zostanie za dużo odsłoniętego przewodu, to końcówka dodatnia i ujemna mogą się zetknąć. Silniczki nie będą działać prawidłowo, dojdzie do zwarcia. Teraz odkręcimy śrubki w złączu śrubowym, znajdującym się na sterowniku. Włożymy przewody i z powrotem dokręcimy śruby. Będą trzymać przewody na miejscu. Nie widać odsłoniętego przewodu, tylko izolację wychodzącą ze sterownika. Dokręcamy to, włożymy kolejny przewód. Jeśli jest za długi, odsuńmy go. I już.